Me jaramy, legalna marihuana to normalność i kwestia. Szczególnie gdy recesja zabrania ci jej przestań. Jak wszystko w nadmiarze, szkodzi ci na głowę, szkodzi ci na ciało i odbiera zdrowie. Zdrowie tak samo, odbiera tobie woda, odbiera tobie państwo, odbiera tobie zguda, odbiera tobie stres i ograniczenia. Zakazany owoc kusi młode pokolenia. Legalizacja mentalność zmienia, dlatego walczymy o wolność dla palenia. Dajcie pozwolenia na domowe sadzenia, to normalny punkt widzenia i drążymy ten temat. Młodzi chcą jarać, dla szpanu nie dla smaku, rodzice się boją o przyszłość małolatów. Legalizacja zakończy erę szpanu i represje zakończy dla marihuany fanów. Śmiech, reakcji, spokój w każdym aku. Rozpoznam kozaka po wyglądzie i zapachu. Śmieję po tym jak dziecko i śmieję się do łez. Nieszkodliwe to niż buda, zalegalizuj się jazz. Śmiech, reakcji, spokój w każdym aku. Rozpoznam kozaka po wyglądzie i zapachu. Śmieję po tym jak dziecko i śmieję się do łez. Nieszkodliwe to niż buda, zalegalizuj się jazz. Szkodliwość społeczna, że ktoś pali joja. Moim zdaniem jest żadna, na pewno jest znikoma. Za to poniżanie, bicie, zamykanie małolatów. Za pieniądze podatników niszczy tych młodych chłopaków. Później czytam w gazecie, firma tworzy tą nienawiść. Nas chcieli zniszczyć, systemu nie chcą naprawić. Więc możemy nasze...